Siemka, do sprzedania jest piekarnik do zabudowy firmy Mastercook. Jest to model MF195AN o mocy 3570W. Prowadnica jest działająca, ona teraz się zsuwa, ponieważ jest na podjeździe do garażu. Wyświetlacz działa, za chwilkę podłączymy do prądu. Przyciski się oba chowają. Podłączymy teraz. Także wyświetlacz działa. Czy tu się da coś zrobić? No już się ustawia godzinę. Minutnik też działa. Zobaczymy, czy będzie pikał. Tak przy okazji. Tu zobaczymy. Dmuchawa działa. Bez dmuchawy, tylko górna grzałka. Ustawimy sobie, powiedzmy, na 100. Świeci się w środku. Zobaczymy za chwilkę, czy jest ciepła grzałka. Jedna z grzałek, tylko nie wiem, która, była wymieniana i jest nieoryginalna, jest od jakiegoś zamiennika. Alarm działa. Ustawiliśmy teraz na obie grzałki, i dolną, i górną. I poczekamy chwilkę i zobaczymy też, czy to grzeje. Nie wiem, czy tutaj czasem nie powinno świecić się diodka. Słychać, jak przełącznik przeskakuje, ale... Ale jest zimny piekarnik. Także nie wiem, czy to... Raczej tutaj ten przełącznik nie działa. No więc w takim stanie sprzedajemy. I pozdrawiam wszystkich.